Więc próbowałem z nimi aminy, bo oni mi powiedzieli, że się dobrze uczysz po tym. Ja mówię, no ja chcę się dobrze uczyć, to dajcie trochę. No się dobrze uczyłem, na pewno. Więc się nawciągaliśmy u tego zioma. Ja tak mówię, dobra, też idę uczyć. Mówię, nie idź, ja idę się do domu uczyć. Dobra, oni mówią, tylko nie gadaj z rodzicami. Ja mówię, mam 16 lat, czemu mam gadać z rodzicami? Więc idę i sobie myślę, jest zajebiście. Przychodzę na przystanek, jestem słupek przystankowy, jest jakaś tam babcia, jestem ja i śmietnik. I tak sobie patrzę na tą babcię na tym przystanku i myślę sobie, pogadam se z nią. To jest procedura przystankowa, nie? Widzisz, babcię, gadasz z nią. Więc zaczynam do niej gadać, mówię, to pani to ma tak fantastycznie, podoba mi się ten płaszczyk, to lato, jesień, zima, tutaj ten antenka, to jest tak wyjebane. Jak wy tak się ubieracie? To jest po prostu niemożliwe. To jest mundur jakiś, co to jest? Ja tak normalnie chodzę, fantastyczne, fantastyczne, to jest wspaniała ta moda. Proszę przestać do mnie mówić. Ja wtedy skumałem, że chyba nie powinienem mówić do rodziców, jak wrócę do domu.